bez pszczoły my też nie będziemy żyli. Mamy 4 lata życia. Jeżeli nam pszczoła zniknie z kuli ziemskiej, to my też umieramy. Nie damy sobie rady. 70% tego, co spożywamy, jest właśnie dzięki owadom zapylającym. Pożyteczne, pracowite i niezbędne nam do życia pszczoły i nowe miejsce na mapie Wrocławia. Pasieka dziadka Tolka czeka na odkrycie. Przede wszystkim to jest pasieka w sercu Wrocławia. Interaktywna pasieka, czyli pasieka, która stworzona została przez mojego dziadka, dziadka Tolka. A ja się w tym wszystkim bardzo dobrze czułem, wychowywałem i chciałbym, żeby ludzie, którzy tutaj przyjdą, dzieci, dorośli, seniorzy, poczuli się tak jak ja w pasiece. Pszczółka żyje tylko 40 dni. W ciągu swojego życia przyniesie tylko łyżeczkę miodu. Więc jak jemy miód naturalny od pszczelarzy, to musimy wiedzieć, że jedna łyżeczka to jest cały życiorys jednej pszczoły. Interaktywność będzie polegała na przykład na lataniu z pszczołą przy pomocy okularów VR. Będziemy próbowali miodu, degustowali miodu, wszystkich produktów pszczelich. Będziemy w apiterapii, czyli pooddychamy powietrzem wytwarzanym przez pszczoły. I będzie szereg warsztatów do tego, w malowniczych scenach, które zostały tutaj stworzone, pożytków z Polski, czyli pożytków 4 pór roku oraz pożytków z różnych stron świata, czyli z Egiptu, ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Południowej i z Europy. Przede wszystkim tutaj chcemy zadbać trochę o pszczoły, bo to jest bardzo ważny temat pod kątem ekologicznym dla całego świata. Bez pszczół jakby nas by nie było, więc na pewno promocja i ochrona pszczół. Przygotowanie wystawy trwało mniej więcej 3 miesiące, natomiast największym wyzwaniem było przedstawienie, realistyczne przedstawienie tych przestrzeni, w których pszczoły żyją i jakby w taki sposób, który będzie przyjemny dla odbioru, dla zwiedzających i dzieci. No właśnie, bo dzieci często boją się pszczół. Tutaj te ich postaci są przyjazne. Tak, te postaci, które mamy na makietach, jakby one są przedstawione w sposób bajkowy, tak by dzieci mogły się zaprzyjaźnić z tymi stworzeniami. W każdy dzień tutaj w centrum Arkady na pierwszym piętrze od godziny 10 do godziny 18. W niedzielę też jesteśmy otwarci, więc serdecznie wszystkich bardzo zapraszamy do pasieki dziadka Tolka.